Yo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gingis, to są Brodaci wersja 1.9 i oczywiście jest ze mną nikt inny jak sam Lighter. Siema. Siema, siema. Lighter trochę poszkodowany, ale to już pewnie wiecie. Lighter ma zwichniętą nogę w kolanie. Jest w gipsie. Tak, i jest mi bardzo przykro. Ale jest mu bardzo przykro. Tak, więc wyślijcie SMS-a, coś ci pomagam na 9.9 właśnie. Na co? Na jaki numer? Nic. Nic? Na ci się gadać nie chce? Tak. Dobra, moi drodzy, jesteśmy na Brodacy, zaczynamy coś tutaj wirować. Plan jest taki, jak mówiliśmy, znaczy no, mówiliśmy. No jest fajny, dobra, wiesz co, ja to też tutaj trochę te ziemi zniszczę, wiesz? Zdecydowaliśmy się. Równa, równasz. Tak, po burzliwych dyskusjach. Tak, i to w ogóle było targowisko, jak rozmawialiśmy o tym. No. Że zrobimy wielkie wejście do podziemi i to wielkie wejście to będzie wielka po prostu brama z taka opiększana ze stołna, to był szkielet strzelać w ciebie. We mnie? Nic nie tak. Tak, to mi trafiło. No właśnie. I to będzie wielka brama ze stołna. Przestać we mnie strzelać? Na której bramach będzie D i S i nie wiem teraz, i teraz zastanawiam się głęboko, które ma być ze złota, które ma być z diamentów. A to może połączymy jakoś tak, zobaczymy. No albo zrobimy, razie... nie, albo zrobimy połowę diamentową, potrafią ten. Połowę złotą. Tak. No zobaczymy jak to będzie. Dobra. Trochę tutaj w porządku robię z tymi liśćmi, nie? Żeby to miało ręce i nogi wszystko. Dobra. Czyli tak, wiemy mniej więcej, bo wierzcie, zbudowaliśmy za domkiem. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Za domkiem jest zbudowany tak mniej więcej zarys tego DS, nie? Tak. Pytanie, czy uważacie, że to wielkościowo będzie wystarczające? Chyba tak. Myślę, że powiększyłbym w sensie to, nie wiem, dwie klatki w górę i jedną w szerzej, wiesz? No ale to przy S trzeba by było powiększyć, wiesz, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Ano. To byś musiał symetrycznie powiększyć. No dobra, dostarczy. Robić te dwie kratki tutaj przerwy, nie? Żeby to by głupio wyglądało, wiesz o co chodzi? Gdyby trzeba było dodać wtedy też jakieś po jednej co najmniej albo jeszcze dzięki więcej. Dzięki się, proszę przyjść na lekcję, nauczyć się jak robić bardzo ładne bloki ze stołna, bo troszeczkę nakopałeś na tego stołna. A więc ja tak. Jak zwykle popsułem. Zobacz. Gdzie zobaczyć, gdzie, co? O ten opiecyk. Ten, no. No węgiel jest trzy dobrze, sztuki. I jak się tam włoży stołna, zobacz co się z niego... Dobra, to nie to. Dobra. Filastuj, tu... Tak? Właśnie, uczę się, właśnie. Nauczyłem się, jak się włoży stołna, to się mówi to nie już, to. Już. Dobra. Stone bricksy włożyłeś. I co się robi, zobacz. Zaraz zobaczę, co z tego wyjdzie. Wyjdą... Cracked Stone Bricks. Czyli takie rozwalone. One są bardzo fajne do robienia takich właśnie ten. Dobra, to co, tu trzeba samego stołu wrzucić? Trzeba nam węgla. Sześć węgla starczy, żeby przypalić cały stack. A skąd ja tego węgla mam niby ci nabrać? Nie mam pojęcia. No ja też nie mam. Ja mam troszeczkę, ja mam węgla na... Tam kopałem, ale nie było go za dużo. Mówiłem, że zajdę niżej, to ty mówiłeś nie, 12 poziom. Znaczy 12. 12 w dół mówisz. Ale nie, pamiętam dobra. Jak się kłóciłeś ze mną. Znalazłem już. Kłóciłeś się ze mną. Ciekawe skąd ci teraz tego węgla. Dobra, wezmę? Znalazłem już. Cię znalazłeś? Nie, znalazłem. Ciężko masz, żeby się zgubić teraz tym gipsem. Ale ty jesteś wredny pewnie. Dlaczego wredny? No tak. No dlaczego wszyscy odbierają, że jestem jakiś wredny albo mam do kogoś pretensje? Ja nie mam do nikogo pretensji. Też nie byłem lepszy jak byłem w twoim wieku. No. Pokaż palce na wizji. No to nawet wcześniej straciłem, niż w twoim wieku. Pokazać moją piątkę? Tak. Nie, nie ma. Nie ma się czym chwalić. Dobra, pali się. Kasper, pali się! Co się pali? Ile ja mam w ogóle drabinów? My mamy jeszcze trochę? Ale po co nam drabiny? No bo ja chcę zejść niżej, po inne materiały. Koniec. Dobra, chodź do mnie i zobaczymy, gdzie możemy zacząć budować to, chodź. No dobra. Przede wszystkim, że musimy zacząć to dobrze rozplanować. Tak, musimy zrobić górę, bo jesteśmy na takim świetnym terenie, że nie mamy nawet podstawy. Jednej małej góry. Tak, więc musimy zacząć coś robić, jakąś górkę. Ja i myślę, mam. Dirta mam. Zaczęlibyśmy robić tą górkę gdzieś o tutaj. Ale ty chcesz, żeby do tej bramy prowadziło kody na początku? Czy, nie, tak czy ta brama jest tutaj na tym najniższym poziomie, co? Słuchaj mnie.
Wmontowana w górę. Montowana w górę. Ona, no ja wiem o tym. Tutaj będziesz górka, tak? To będzie taki zarys górę, tam będziesz wszystko to właśnie ten wycięte drzewa tam i w ogóle trzeba zrobić dużo. Ale no, i teraz tak, te DS ile razem mają? Ja. No właśnie, DS, słuchaj, to jest tak, cztery bloki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale 9, posłuchasz 10, mnie, 12, mogę coś 13, powiedzieć, nie. Przepraszam. No. Cztery bloki ma szerokość litery, tak? Dodaj do tego z jednej strony jedno, żeby to była brama, żeby to nie było na brzeżu i z drugiej, czyli robi się łącznie 4 plus 2 to już 6, tak? Na jedną literę. Kratka przerwy to 7 i znowu 6 to 13. Czyli całość musi mieć 13. Tak. Dobrze policzyłem? Pewnie tak, 13. No to stawiaj 13 czegoś tam na samym dole, jak ta brama ma iść. Co ty robisz tak w górę? Wychodzi? Nie rozumiem cię. Co to jest? A to w tamtą stronę będzie wejście, a nie w tamtą stronę domu? To nie będzie. To będzie tutaj, będzie wejście, a to góra będzie. No ale teraz posłuchaj, źle zrozumiałeś, zniszcz to. Już na samym pierwsza. To będzie ten, trzeba tu zostawić również kratkę normalnej bramy od dołu. Albo dwie nawet. Ale dopiero to DS zrobić. Jak ty czaj? Czekaj, daj mi tego materiału, z którego albo chcesz, żeby ty nie czaisz, co ja chcę zrobić, albo ja nie czaję, co ty chcesz zrobić. Ty, zobacz, no robisz już DS i to będzie bramą, tak? Tak. Tak? Tak. Tylko co, to ta literka już ma być na samym dole bramy, czy na początku nie. będzie ta brama? Na razie robię, gdzie to wszystko ma się znajdować. No dobrze, nie to później przemeblujesz jeszcze? Tak. To robisz znowu źle. Nie. Bo mówiłem, zobacz. Chodź do mnie, zobacz. Jest DS. Okej, okay, chodź do mnie, pozwól tutaj na moment. Jest tam. Zobacz, tutaj gdzie postawiłem, postawiam klocek teraz, no. To ma być brama od litery D, jeszcze. Jeszcze brama. Czyli tu powinieneś dać jeden przerwy, S się powinno zaczynać od tego miejsca dopiero. A, i chcesz taką podwójną, tak? Tak, podwójną, taką fajną, krasnoludzką podwójną, rozumiesz? A to będzie po prostu z jakiegoś tego, nie? Z jakiegoś metalowego drzwi lub coś tam. No na przykład z metalu czy z czegoś, dobra. Zrobimy taką, wiesz, obwolutę, jak takie stare były z jakimiś takimi, wiesz, jeszcze tymi, nie? Przejściami, przęsłami znaczy się. Ale zobacz jeszcze jedno, coś ci chcę pokazać. I nie chciałbym tak samo, żeby to te doły naszych tych literek, tego DS, nie? Były dołem już samej bramy, rozumiesz? Wiem, czaję. Aha, no to bardzo dobrze. To będzie na drzwiach. To będzie no na, właśnie, to będzie, w drzwiach, tak, albo w drzwiach, jakieś, albo na drzwiach. To będą jakieś dwie kratki przerwy, dopiero potem będzie zaczynała się litera i no, potem... No, rozkminiliśmy teraz wszystko bardzo fajnie razem wreszcie. Tak. No, dobra. To już wszystko wiemy. I to zobacz, jak to teraz fajnie wygląda. No, a jeszcze jest nie tak, tu powinna być jeszcze jedna kratka, albo może być tak, tutaj drzwiowe weźmiemy wejście takie. Boże, jakie ja mam dziwne skojarzenie. Chciałem powiedzieć, że posunąłbym tą literę jeszcze bardziej w lewo. No to ja też o tym mówiłem. I teraz jest okej, tak jak ja mówiłem od samego początku, bo zobacz, bo tu będzie teraz brama, tak? Nie, to zostaw już. To też, bo ja nie pomysł, wiesz, troszeczkę. A jaki masz pomysł inny? No bo to jest już fajnie, to mi się podobało. Chciałem, żeby ta brama była troszeczkę większa, w sensie, i zobacz, jakbym położył, tutaj była pierwsza ta dziurka D, nie? No. I to po prostu by tak wszystko wyglądało, a... No, rozumiem. Pozwala nam to zrobić jeszcze większą tą bramę i te litery takie staną się takie ważniejsze, a nie, że wiesz... No ważne, bo one w ogóle będą swoim kolorem, i będą już wybijały z tej żelaznej i bramy. Powiedzmy, i tu będzie obramówka, nie? No. I powiedzmy, taka będzie obramówka, nie? I to będzie kolejna obramówka tego do tej litery, nie? No. Boże, halo admin, zróbcie dzień. Halo admin, zróbcie dzień, tak. Dobra, ale słuchaj, to w takim razie weźmy już od razu, umieśćmy te litery na odpowiedniej wysokości, co? Ile kratek odzwiemy? Dwie, trzy? Trzeba nam było drewna, kurde. Ale czekaj, litery umieśćmy na razie. Na razie się podsycimy tylko. Zróbmy no. Dookoła pochodnie, żeby nam moby tutaj nie przeszkadzały. Dobra. Już idę rozświetlać teren. Muzyka jest przednia. Muzyka tutaj, tę, którą słyszycie w tle, jeżeli usłyszycie, bo ja usłyszę, to jest ta sama muzyka, która jest użyta w naszej paczce w rodzinnych przygodach. W rodzinnej przygodzie, przepraszam. Rodzinna przygoda.
tam jest soundtrack, jest naprawdę niesamowity. Jak się Lighterowi spodobał, to on musi być niesamowity. No. No i co, i teraz unieśmy te litery trochę w górę, co? Proszę cię. Spoko, to ja uniosę S. I tutaj zacznij... To, dobra, i tutaj niech to S się zaczyna od tego. Dwie kratki, czyli, tak? Dwie kratki. Dwie kratki, albo nawet trzy kratki bym zrobił. Ja bym zrobił dwie. Nie. No to dwie, no to okej. Okay. No to dobra, to ja będę... Dwie czy ja będę... trzy, no jak myślisz? Zrób to na dwie, ja zobaczę, a może, to z daleka. A może trzy, bo to właśnie będzie takie, wiesz, zakończenie tych wrót. No na trzy drugie. No, no to trzy. No to jak trzy kratki wolnego i dopiero to litera, czyli raz, dwa, trzy i tu litera. No i to będzie tu wysoko. Dobra, nieważne. Zbieraj to. Dobra. I tutaj ma być, tak? Jeden... Patrzy, tu się ma litera zaczyna. Dobrze. I tu będzie tak. Ma litera zaczynać dopiero. Ja już przyniosłem. Oj, bo ty jesteś szybszy ode mnie, no wybacz. Ja tylko ja ci mówię. Stary, zgrzybiały. Się nie mówię, że nie wiem, ha 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 ha, dzięki, haha, nie przeniosłem. Mówię, że przyniosłem. Że przyniosłeś, dobra. Tak. Ja już też zaraz. Teraz tu zniszczyć. Daj klocki. Pewny. Połączy? Nie, dam radę sam, dobra? Wydaje, że sam, tylko we... To żeby to było szybciej. No ale dlaczego? No ja sobie powoli będę robił. 1, 2, 3, to 4 było. Dobra. Parkour, a nie wyszło. No to kończysz tu w górę to. Jeszcze dwa klocki. No i pozwól tu i zobacz, jak to zawaliście wygląda. O stąd na przykład patrzą. A to jeszcze będzie lepiej wyglądało. A ty przesunąłeś jeszcze bardziej? Jedno w bok? No, ty tak samo masz. To daleko, nie. No ja zrobiłem, tylko ją podniosłem do góry, a ty przesunąłeś jeszcze jedno w bok. A no? Ja. No. Tak? No, tak, no tak ty. A no? Zrobiłem tak, ups. No. Przesunąłeś jeszcze jedno w bok. Nie, podniosłeś do góry, to bardzo ładnie, ale przesunąłeś jeszcze jedno w bok. Tak, moi drodzy, DS. A chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Oj, chciał przyjść. Musiałeś przyjść. Wy sobie zrobimy to oboje. Teraz. Chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że niedługo będziecie mogli zobaczyć, bo są już zaprojektowane koszulki Dzięki Sejsyn. Są. Od jakichś 2 miesięcy, ale są. No ale no nie od 2 miesięcy, bo ten wzór powstał niedawno dopiero, no już nie przesadzaj. No, także będziecie mogli niedługo zobaczyć koszulki Jingi Saisenka. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Może ktoś będzie chciał kupić. Są zawaliste moim zdaniem. Naprawdę są świetne. A no i popatrz, i to jest, stąd, to jest taka... Nie wiem, ładnie to wygląda, no. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tych koszulek. Oni to są na kapselu, tak? Tak, tak, na kapselu. Ale nie wiem, czy gdzieś na innej firmie nie umieszczę, gdzie są po prostu tańsze, nie? I słuchaj... No. No co? O co ci chodzi? Jak by to zrobić, powiedz mi, tą bramę, bo powiedzmy, moglibyśmy zrobić teoretycznie obwódkę z drewna takiego, nie? No ale to ma być taka brama, no raczej prowadząca do jakiegoś tam ważnego miejsca, to ja bym to robił raczej z żelaza, nie? Nie, no, bo nie brzydko wyglądało, jakby nie sama z żelaza. No to ale zróbmy na przykład w tej drewnianej bramie nie, albo wiem, wstawki wiem, żelazne, tak jak na przykład masz na tej tarczy, ty widziałeś, jak ta tarcza wygląda? Zobaczcie na tą tarczę, jak ta tarcza wygląda, jak fajnie by wyglądała brama w... Właśnie zrobione tak jak ta tarcza. Obciąłem ją. Dookoła to jest klocek stołu, to. Widzę po kolorze. Żelaza byłoby jaśniejsze. No dobrze, synu, no ale mówię o samym fakcie, jak ta brama by wyglądała, jakby była zrobiona w formie tej tarczy. Weź się na F5 i sobie popatrz na tą tarczę. I taką właśnie zrobić skrzydło bramy. Może niekoniecznie, żeby ona była prostokątna u góry, tylko ścięta, wiesz, w formie takiej niby zaokrąglonej. Rozumiesz? Mm. Takie zaokrąglone, nie pod takim ostrym, znaczy bardzo takim zaokrąglonym kątem, tylko takim bardziej ostrym, zjeżdżającym się, tak jak te bramy właśnie wyglądały krasnoludzkie, kojarzysz? Chyba nie wiesz chyba za bardzo, o czym ja mówię. Czaję, ale chwila, wiem, jedyne tam, co jest potrzebne. No. To tak, już ci mówię. Dużo materiałów na pewno. To wiadomo. Czy...
Ale ta No. chwila obecna mi jest potrzebna, to jest troszeczkę drewna zwykłego. To drewno mamy. Ten zniszczony stone. No. I żelaza nam jest trochę potrzeba, żeby tam zwykły stawki stone. Zrobić. Bo ja bym zrobił Teraz. całą ramę wokół żelazną, w środku wyłożoną drewnem, tak jak ty mówisz, nie? I stawione jeszcze jakieś stawki właśnie z tego zniszczonego kamienia. Chwila. Co sądzisz? Sądzę, żebyś dał mi chwilę. Dobra. Cholera. Chowam to i teraz tak, chwila. Najważniejsze to jest to, żeby to pasowało kolorystycznie i powiedzmy tak. No dobrze, ale pamiętaj, że TDS i tak będzie wykonane z innych materiałów. To robiłeś diaksy z VIP-a? Tak. Ale tak czy jak nie starczyło. No na pewno nie starczy, trzeba będzie kopać, no ale... Albo dasz mi swoje. No to muszę się jeszcze ubrać, wiesz, z tych moich diaksów, nie? To starczy, żeby ubrać się z istotę. No i to trzeba mieć jest. Cztery bloki. Ładnie to wygląda. Ale nie. Zrobiłby, I jeszcze ja bym to, kurde, później wiesz, prześwietlił tą w nocy jakimś glowstone'em ładnie zrobione. Potrzeba... Szybą z przodu, wiesz o co chodzi? Potrzeba mi naprawdę cztery te i będziemy mogli w miarę już projektować tę bramę. No dobra, wezmę, czekaj. I sobie, Ender chest. Sobie zrób... Ender chest. Dobra. Wziąłem, idę przerobić. Przy okazji sobie się ubiorę tak. I porobię sobie rzeczy. Czekaj, bo ja, kurde, tego tutaj naszego wspólnego rozmowy, to ja się cały głodny zrobiłem, nie? Wspólnego rozmowy. No, wspólnej rozmowy naszej mówię, no o co ci chodzi znowu B? Powiedziałeś wspólnego rozmowy. Oj, dobra, no przejęzyczyłem się. I ty się ostatnio zrobiłeś bardzo dokładny, skrupulatny wręcz. Wiem, bo mi sami to wybawia. Ten, sami mi nieraz ktoś, nieraz sami ktoś zwraca uwagę, teraz jak ja temu zwracam uwagę. Dobra, dobra, już, synek, już. A, ktoś tam jeszcze mówił, że ja się strasznie czepiam Lightera, znaczy tak. Tego, Szymona. Ja się nie czepiam Szymona, naprawdę, wybaczcie, ja go bardzo kocham, tylko momentami Szymon ma po prostu nieraz dziwne pomysły, nie? I które w ogóle odbiegają od tego, co żeśmy zaplanowali wcześniej. Wiesz, Kasper, o czym mówię, nie? Co nie? Bo planujemy coś zupełnie innego, a Szymonek się pojawia i cały nasz misterny plan się psuje. Dobra, czekaj, robię sobie tak miecz. Robię sobie kill off. Jeszcze jeden. Mieć. No i to tyle, no nie będę robił siekiery. No, no siekierę mógłbym też zrobić w sumie, nie? Co sądzisz? W sumie tak. Siekiera by się w sumie też przydała. Dobra, to robię sobie jeszcze tylko siekierkę. Siekierę zadeł, dobra, mam. Dobra, to mam cały set, ubiorę się i co, przerobić to na bloki? Od razu tak, wszystko? Tak. Znaczy, starczą cztery. Cztery? Bo twoje to robimy z innego materiału, z golda, z lapisa, czy czego. Nie, golda nie, chyba najlepiej. No to dobra, i tak przerobię to wszystko na ten, tam będę się szczypał. Aha, nie można połączyć diamentów VIP-ów z super VIP-owymi, no, dobra. Ważne. To jest dziwne. Okej, nieważne. Wiesz, że teraz sobie jestem u ciebie. Dobra, już wyrzucam. Cztery? Tak, cztery. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Dobra, ja to do skrzynki na razie. To będzie to w skrzynce. To nie, dobra, już się muszę... Biorę. O. Dobra, jest. Zmienię sobie teraz rzeczy na diaksowe. Tutaj tu jest jeszcze diaksowy kilof. Dobra, spoko. Jeszcze tu włożę tę szatkę, gdzie lata. Było przez chwilę. Łup! No i co chcesz? W nocy to jeszcze oświetlić i zobacz, jeszcze zrobić tego tylko... Creeper. Widzę. Dobra, jeszcze pająk i znowu Creeper. Kolejny Creeper. Chłopie, idź sobie stąd. Dobrze. No masz rację, przydałoby się ten żelazo dookoła. Żelazo dookoła
I góra, wiesz, tak ścięta do środka, wiesz. Tylko zobacz, że jak no. położysz żelazo obok diamentu, będzie bardzo by to wyglądało. Ale ja nie mówię tutaj, żelazo obok diamentu. Tu jest dobrze. Wiem. Tu jest okej, okay. Tu nawet bym niektóre miejsca wstawił po prostu samo drewno, wiesz, takie wstawki porobił, nie? Ale ostatnią warstwą, nad warstwą, ostatnim takim tak rzędem, dookoła by było żelazo. No właśnie tak chciałbym zrobić, jak zrobić to tak i dookoła żelazo, to mogłoby nawet fajnie wyglądać, nie? No, albo no kwarc, albo jakikolwiek inny biały blok, śnieg się bardzo fajnie nadaje. No to biały blok, no to trzeba by było... Śnieg się świetnie nadaje. Iść do neteru, można by było się wybrać śnieg? Do neteru. Ale po kwarc do neteru. Ale śnieg jest najlepszym białym blokiem, bo on jest taki naj... No to ciekawe, gdzie tego znajdziesz tutaj. No poszukamy, to znajdziemy. No i to wygląda super. I zrobię tak samo dookoła tego D złotego. No. I potem po prostu bawić się, żeby ta proporcja, tak wielkie drzwi, to są potrzebne jeszcze większe dookoła, nie? No większe, właśnie góra, bo to od drzwi musimy zacząć budować. Góry, coś tam może jakąś wieżę czy coś przy tych drzwiach, nie? Jedną czy coś takiego. No, ale to się zobaczy dopiero, prawda? Tak. To dopiero będzie, wiecie, w praniu, więc co? No ja bym musiał, kurde, iść teraz kopać tego golda. No trzeba się zbić tam niżej, nie ma wyjścia. Coś tam golda. Zastąpić coś tam drewnem jakimś, tak jak mówiłeś, tylko wstawkowo? No wstawkowo, o, na przykład, no i bardzo fajnie, choć zobaczysz. Tylko czy to mówię, końcowa faza będzie dopiero... Najwięcej nam powie. Najwięcej nam powie, dokładnie. To może, wiecie, no na razie to może nie wyglądać jakoś tak super elegancko, fajnie, świetnie, nie? Tu to S, to, a, bo tam wbiłeś tylko po to, żeby sprawić, no. Tak. Także... Bardzo ładnie, mi się to naprawdę podoba, fajnie to wygląda. A jak tu już zbudujemy tą całą górę i to się w górze zrobi dookoła, przy tym też może jak ta brama jest, to wiadomo, że no, nie ta wygląda brama, jakiś gorzej. Kawałek muru będzie nawet, nie? Mur schodzący w dół, taki jakby ruinowy trochę już, a w środek wejście i schodzimy do niesamowicie bogatych podziemi. Prawda? Mhm. Brama też musi być gruba, co najmniej na dwie kratki, żeby to S z drugiej strony zasłonić. Ono ma być tylko widoczne D i S z jednej strony, bo z drugiej strony nie będzie tak. Nigdy symetryczne. No z drugiej strony to będzie góra, więc... No góra, no ale za bramą coś tam musi być. No za bramą się jakoś musi otwierać, jakieś wejście musi być. Nie tak? Wygląda to najgorzej, ale no... Coś bym do tego dodał, no. Nie, naprawdę, po prostu trzeba nam ten biały blok po prostu i tyle. Trzeba pójść do neteru w takim razie. Nie, po śnieg. O Jezu, to po śnieg. No to po śnieg, gdzie po śnieg pójdziesz? No poszukać po prostu. To trzeba będzie poszukać, no. Łopata i iść po śnieg, tak? Tak. I robić bloki śniegowe. Śniegu. Mogą być śniegowe bloki, albo bloki śniegu, albo bloki tak. Ze śniegu. Tak. Może być, wszystko jest prawidłowe. Tak. No dobra, no to mamy taki zarys, to chcieliśmy wam dzisiaj przekazać, co będziemy tu robić. Może dla niektórych to będzie nudny odcinek, bo żadnego tutaj biegania, innej rzeczy, ani bitwy, ani innej walki nie ma. Ale my tu chcemy naprawdę wybudować coś fajnego. Przede wszystkim, że widzicie to, co mówiłem, wiesz, to, że to... tak lepiej wygląda? No właśnie, też tak myślę, no. Że jakbyśmy to obstawili, ja parę i pająk. Dirta i dopiero postaw. Tak wygląda lepiej, o wiele, naprawdę. I wiecie, zresztą mój pomysł, który ja mówiłem, że ja bym coś tutaj może ze schematika wybudował, bo nie potrafię tak budować z głowy, nie mam jakiegoś takiego zmysłu jeszcze, żeby coś fajnego ekstra wybudować. No i Kasper od razu na mnie nakrzyczał, że żadnych schematików, budujemy wszystko to, co nasze ma być. Tyle. Nie ma schematików. Więc nie ma schematików. A jest tylko... Nasze budowle są tylko. O, bardzo fajnie. Tylko nasze budowle. I super. Dobra. Cóż, dziękujemy serdecznie za oglądanie tego drugiego odcinka z serwera Brodatych 1.9. Zapraszamy was do lajkowania, subskrybowania, pisania komentarzy. Świetnie to zaczyna wyglądać, naprawdę. Ale to obwódka żelazna i plus ścięcie tam do góry, plus cała reszta, plus posadzenie na tej górze drzew, innych rzeczy, to dopiero nada tego smaczku tego wszystkiemu. Wiesz o tym? Mhm.
I cóż, zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, pisania komentarzy. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Dokładnie, gry łączą nawet pokolenia. Dżingis się z wami żegna, Lighter się z wami. Żegna, na razie. Mówi papa, Dżingis mówi serdeczne, yo, i do kolejnego razu. Trzymajcie się, cześć. Na razie.